Zaznaczyła się przewaga krakowian. Wiślacy w biało-czerwonych strojach. Goście mieli ogromne problemy z przekroczeniem środkowej linii boiska. Strzelali wszyscy, łącznie z obrońcami. Przed chwilą uderzenie Węgrzyna obronione przez Matuszka. Teraz Liciński znakomicie opanował piłkę i niewiele brakowało, a Wisła objęłaby prowadzenie 1-0. Ale ciągle bez goli na stadionie przy ulicy Reymonta, sporo widzów, znakomita atmosfera i wreszcie stało się to, co było nieuchronne. 30 minuta, Radosław Kałużny, bardzo mocne uderzenie z lewej nogi. Raz jeszcze tu sprytnie to podanie przedłużył Kazimierz Węgrzyn i Radosław Kałużny bardzo mocnym uderzeniem tuż przy słupku zapewnił Wiśle prowadzenie 1-0. Takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania, a scenariusz w drugiej, której fragmenty teraz Państwu prezentujemy, identyczny. Napór Wiślaków, fantastyczny strzał Ryszarda Czerwca, minimalnie niecelny. Teraz główka Nicińskiego, podobnie jak z Widzewem. Tyle, że tym razem nad poprzeczką. 55 minuta, składna akcja krakowian i piękny strzał Ryszarda Czerwca. Bramka, która myślę w magazynie Nike Goal może kandydować, powinna kandydować do miana bramki miesiąca, nawet może bramki sezonu. Ryszard Czerwiec, 55 minuta, prowadzenie Wisły 2-0, napór krakowian nie ustaje. Sunday Kulawik, 71 minuta i 3-0. Składna akcja Wiślaków. Raz jeszcze ta sytuacja. Ryszard Czerwiec, podanie do Sandeja, który ilekroć pojawia się na boisku, zawsze coś wnosi pozytywnego do gry. Dobra asysta Dubickiego, znakomicie zablokował obrońcę.